Prosta spółka akcyjna to pomysł, o który startupy, zwłaszcza z branży technologicznej, wnioskują już od dłuższego czasu. To rozwiązanie, które zostało opracowane jeszcze w Ministerstwie Rozwoju, teraz jest kontynuowane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Myślę, że spełnia wymagania tego środowiska. Natomiast mocno dzieli doktrynę prawniczą, zwłaszcza tą, która w regulacjach dotyczących spółek prawa handlowego widzi potrzebę uporządkowania, czyli raczej wąskiego marginesu odchodzenia od pewnych kanonów, rozwiązań, z którymi mamy do czynienia w kodeksie spółek handlowych w tej chwili. Spółka, prosta spółka akcyjna ma ułatwiać funkcjonowanie firm, które. Nie, nie mają potrzeby bycia spółkami osobowymi, są to spółki kapitałowe, ale są to spółki, które. Mają być bardziej elastyczne, i najprawdopodobniej to budzi najwięcej wątpliwości, ponieważ spółki kapitałowe do tej pory były rozpoznawane jako te, które mają charakter stabilny, służą długotrwałemu realizacji biznesów, decyzje, ewentualnie są tworzone po to, aby zrealizować konkretną inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o spółki startupowe, no to tutaj głównie chodzi o to, aby można było łatwo dość tą spółkę otworzyć, ale też łatwo zlikwidować, ponieważ w przypadku firm technologicznych często mamy do czynienia z biznesami ryzykowymi, ryzykownymi, i ta kwestia ułatwień w rozwiązaniu czy likwidacji spółki upraszcza. Chęć wejścia na przykład funduszy Venture Capital w takie spółki, ponieważ wiedzą, że bardzo szybko będą mogły kapitał wycofać, ewentualnie rozwiązać kwestie dotyczące wierzytelności i łatwo też będą mogły tą spółkę otworzyć. Tutaj też są stosowane pewne ułatwienia w zakresie wprowadzania kapitału do spółki. Wprowadzania know-how, jakichś takich rozwiązań technologicznych, czy też wiedzy samej pracy osób, które tą spółkę tworzą. Także myślę, że tutaj może dojść do takiego starcia nowoczesności z tradycją, i ta spółka, prosta spółka akcyjna jest tutaj tego przykładem. Warto, aby te dwa środowiska się porozumiały i aby zachować, dążąc do tego, aby spółki technologiczne, nowe startupy mogły działać w formie spółek kapitałowych, jednak zagwarantować w tym samym momencie też bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bo jeżeli też zbyt daleko pójdziemy w uproszczeniach, to może okazać się, że ta gwarancja, którą z reguły dają spółki kapitałowe, nie będzie miała zastosowania w prostych spółkach akcyjnych.